Diabeł Łańcucki. Historia legendarnego postrachu regionu. Podkarpacie wydało na świat wiele pozytywnych postaci, jednak zdarzały się również takie, o których do dzisiaj krążą czarne legendy. Być może słyszeliście takie o Stanisławie Stadnickim, zwanym Diabłem Łańcuckim. Stanisław urodził się prawdopodobnie w Dubiecku w 1551 roku, gdzie 28 czerwca miał przyjąć chrzest w kościele zamienionym na zbór luterański. Kształcony w Dubiecku, a następnie wysłany do Niemiec, gdzie miał nabywać ogłady i poznawać język. Z początku walczył jako rotmistrz w wojsku Stefana Batorego przeciwko zbuntowanemu Gdańskowi i wyprawie na Moskwę. Jednak obrażony na króla zaczął sprzyjać śmiertelnemu wrogowi Batorego, cesarzowi Rudolfowi II z Habsburgów. Stadnicki uosabiał w sobie najgorsze cechy szlachty: awanturnictwo, warcholstwo, anarchię i prywatę. Zaczątek rozkładu Rzeczypospolitej Szlacheckiej jest związany z postawą tzw. narodu szlacheckiego, który prezentował megalomanię i brak odpowiedzialności za państwo. Magnaci prawo traktowali instrumentalnie, decydował ten, kto miał siłę i potrafił skupić wokół siebie poparcie. W słabym państwie rolę odgrywały takie nikczemne postacie jak Stadnicki, który toczył prywatne wojny, rabował kupców i sąsiadów. Stanisław Stadnicki osiedlił się w Łańcucie w 1578 roku, posiadając już dobrze zasłużoną sławę człowieka nieliczącego się z prawem. W latach 1573 do 1575 jego nazwisko trafiło do akt sądowych jako winnego napadu na Przeworsk. W 1600 roku diabeł Stadnicki wszczął pierwszą prywatną wojnę przeciwko właścicielowi Rzeszowa Mikołajowi Spytce Lig Gęzie, trwającą 5 lat, następnie rozpoczął walkę z rodziną Korniaktów, od których pożyczył pieniądze po bitwie pod Byczyną. W efekcie wymusił na Korniakcie zrzeczenie się roszczeń. Bandytą na wielką skalę został w czasie wojny o tron Polski pomiędzy Zygmuntem III Wazą i Maksymilianem Habsburgiem. Stadnicki opowiedział się po stronie tego ostatniego, a po klęsce pod Byczyną w 1588 pozbierał niedobitki jego wojska i na ich czele spustoszył województwo krakowskie. W tym czasie Łańcut stał się twierdzą pełną żołnierzy rozbójników, których według historyków mogło być nawet ponad 1500. W lochach zamku przetrzymywał i torturował około 40 więźniów. Napady, gwałty, wyprawy rabunkowe i morderstwa, których się dopuszczał, zyskały mu jego przyzwisko. Do największych wyczynów diabła łańcuckiego należało zdobycie Lwowa w 1606. W 1607 roku rozpoczął potyczki ze starostą leżańskim Łukaszem Opalińskim, którego wspierała zbrojnie księżna Anna Ostrokska z Jarosławia. Wojska Opalińskiego w 1608 roku najechały Łańcut, splądrowały zamek Stadnickiego, który mieścił się wówczas na tzw. wzgórzu plebańskim, i uwolniły z lochów przetrzymywanych przez diabła więźniów. W odwecie Stadnicki zdobył rezydencję Opalińskiego wraz z miastem Leżańsk. Ostatecznie w bitwie stoczonej 14 sierpnia 1610 roku pod Tarnowcem Stanisław Diabeł Stadnicki przegrał z wojskami Opalińskiego. Tam też został zabity podczas próby ucieczki i tak zakończył swój niecny żywot słynny awanturnik Diabeł Łańcucki. Teraz pojawia się w mieście jako duch.